Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget, ale nie do końca, dlatego że dzisiaj mamy nowe eventy ogłoszone, które będą miały miejsce w ten weekend, dlatego że jest Święto Pracy. Święto Pracy, o którym tak naprawdę ja zapomniałem, totalnie wyleciało mi z głowy, że w ogóle coś takiego jest, no ale zostały dodane powiedzmy dwa nowe eventy, o których już wiedzieliśmy, były jakieś przecieki, że coś takiego będzie, tylko że nie są to takie regularne eventy, czyli nie są tam co jakiś określony okres czasu, tylko właśnie na specjalne okazje, w tym wypadku Święto Pracy. Na wstępie pamiętajcie o zostawieniu kciuka w górę, pamiętajcie o tym, żeby zostawić subskrypcję z dzwoneczkiem, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Wbijajcie na Twitcha, jutro o 18 będzie live'ik i wbijajcie na Discorda dla widzów. Bardzo będę wdzięczny. O tym kciuku w górę tak naprawdę najbardziej pamiętajcie. No i co? I myślę, że możemy zaczynać. Dzisiaj jeszcze w ogóle o 16 też będzie normalny odcinek, taki powiedzmy regularny, więc też nie zapomnijcie wbić na kanał o 16 obczaić. Ale okej, teraz się dowiedzieliśmy o tym, info wleciało o 12, więc nie tak dawno. No i co my tu mamy? Od piątku do niedzieli będziemy obchodzić noc Walpurgi oraz Święto Pracy. Będzie wiele do zrobienia z 7 wydarzeniami aktywnymi w tym samym czasie, w tym 2 nowymi, czyli Wiedźmowym Tańcem i Akordową Awanturą. O co chodzi? Wiedźma przyjmie każdy ekwipunek do swojego kotła, czyli to, o czym już mówiliśmy, gdy ten, powiedzmy taki, te nowe eventy były zapowiadane, bo jakby nie patrzeć, no już wiedzieliśmy, że będzie coś takiego, że Wiedźma będzie przyjmować właśnie te wszystkie rzeczy, będzie taki event, tylko nie wiedzieliśmy kiedy. Ja osobiście myślałem, że może to być na przykład na Andrzejki, nie? No bo Andrzejki to jest takie powiedzmy święto, gdzie tam się coś wróży, czaruje i tak dalej, więc powiedzmy w teorii pasuje do Wiedźmy. Ale okazało się, że dali nam to teraz i jeszcze ta akordowa awantura, można pomijać zadania za darmo. Ciekaw jestem, jak to będzie wyglądało, czy po prostu będziemy musieli mieć przynajmniej jedną klepsydrę, ale nie będzie nam jej zużywać przy pomijaniu, czy będzie jakaś totalnie nowa ikonka, bo wiemy, że teraz do pomijania mamy albo grzybki od 23 do północy codziennie, albo po prostu klepsydry, za które możemy pomijać non-stop, więc ciekaw jestem, jak to będzie wyglądało. Oprócz tego mamy jeszcze takie eventy jak szalone zbiory grzybów, złote zbiory. Szalone zbiory grzybów, przypominam, promocja na grzybki i większa szansa na drop grzybków z misji. Złote zbiory, po prostu event golda. Tango w twierdzy, właśnie, wreszcie jest ta twierdza, wreszcie będziemy mogli się troszeczkę, powiedzmy, obłowić, nazwijmy to, w tym sensie, że no będą te paczki leciały do twierdzy, w końcu kamień, drewno, będziemy dropić same duże klejnoty i żołnierze bodajże 2 razy szybciej będą nam się szkolić, więc no, czekaliśmy na tą twierdzę, nie wiem, z 2 miesiące, coś takiego, no już naprawdę masa osób czekała, ale w końcu to jest. Oprócz tego mamy jeszcze Dni Diabelskich Dusz, czyli po prostu tak samo, no paczki dusz z misji, tam bodajże dusze razy 2 z koła i tak dalej. Ten event swoją drogą też był chyba tylko raz albo 2 razy, więc no odkąd wprowadzili nowe eventy. No i sterylne sedesy, dzięki czemu bodajże możemy złapać pirodliszkę i każda rzecz wrzucona do kibla daje nam 2 razy więcej many. Czyli jak wrzucimy epika za 50 many, to on nam da 100. Także uważam, że jest to bardzo, bardzo fajny event, podoba mi się, nie? W sensie, takie na szybko informacje wam dałem, ale nie spodziewałem się, totalnie tak jak mówię, wyleciało mi z głowy, że to Święto Pracy teraz będzie. I jeszcze tutaj mamy informację, ponadto Meli będzie gospodarzem 3. Shakes and Fidget Show na żywo na Twitchu w piątek o 19:00, czyli znowu tam pewnie jakieś wywiady z twórcami gry, tam z jakimiś supporterami i tego typu rzeczy ostatnio były, no i będzie jeszcze jakiś stream dzisiaj o 20:00 na właśnie Twitch .sfgame.net. Zakładam, że będzie to po prostu gameplay z W48, bo te streamy raz na jakiś czas są jako taki właśnie typowy gameplay i są tam jakieś giveaway i tak dalej, więc możecie w sumie wbić. Dużo osób, z tego co wiem, grzybki z Polski wygrywa, więc w sensie, no wiadomo, to, że Polska to tam nie jest jakiś warunek, ale chodzi mi o to, że dużo osób, które tam jakoś znam lub bądź z nimi gram, wygrało właśnie w takim giveawayu, także uważam, że opłaca się wbić, a nuż się uda jakiś kodzik wygrać. Tyle, więc myślę, że spoko, tak jak mówię, takie króciutkie info, bardzo fajnie, fajna ta Wiedźma, fajne to, że można za darmo pomijać questy przez 3 dni, to na pewno git dla osób, zwłaszcza które mają więcej kon niż jedno. No i ta twierdza, coś na co bardzo długo czekaliśmy. Przypominam, że dzisiaj o 16, tak jak zawsze, będzie jeszcze jeden film, taki już zwykły, normalny. Oprócz tego pamiętajcie, żeby zostawić kciuka w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem, wbijać na Twitcha, gdzie jutro o 18 będzie live'ik najprawdopodobniej, i wbijać na Discorda dla widzów. Krótka informacja, ja wam dziękuję za uwagę, za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Trzymajcie się i cześć!